Cześć, pozdrawiam z gorącej Majorki. Jesteśmy teraz na Balearach. Wczoraj byliśmy na Ibizie, dzisiaj Majorka. Zaczęło się lato, jest naprawdę bardzo ciepło, bardzo gorąco. Wychodząc z Setubalu minęliśmy przylądek ciepłych gaci, a to znaczy, że ciepłe gacie zrzucamy z siebie i mamy pełnię lata. Wchodziliśmy przez cieśninę Gibraltar na pełnym fordewindzie. To znaczy, że dalej mieliśmy bardzo dobry i pełny wiatr. Trochę nami bujało, co widać na załączonych obrazkach. Życie wtedy, kiedy buja, jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Polecam szczególnie prysznic, to naprawdę niezła zabawa. Dzień jak co dzień stawiamy żagle, chodzimy sobie po rejach, wiążemy te żagle, takie jest nasze zadanie. Widoki są naprawdę, naprawdę niesamowite, ale jesteśmy bezpieczni, nie martwcie się, te zdjęcia, które tutaj widzicie, to nie dość, że jesteśmy wysportowani, to już wiadomo po selekcji, to także jesteśmy bezpieczni, bo się zapinamy w szeleczki. Stawiamy żagle w dzień i w nocy, wtedy kiedy śpimy, wtedy kiedy jest alarm do żagli, trzeba zmienić hals, trzeba zrobić zwrot, no to wtedy cała załoga jest na deku i walczymy z żaglami, których mamy tutaj naprawdę dużo. Dzień szkolny wygląda w ten sposób, że o godzinie 9 są lekcje, trwają do 13:30. Na tych lekcjach odbywają się zajęcia codziennie, oprócz portów, dlatego jeśli płyniemy, to uczymy się także w sobotę i w niedzielę, ale jak jesteśmy w porcie, no to stoimy i jest naprawdę niezła zabawa. Od Setubalu zatrzymaliśmy się na Ibizie. Ibiza, wspaniała wyspa, bardzo gorąca. Nie staliśmy tam w porcie, tylko zakotwiczyliśmy obok portu i przez to mogliśmy się na przykład wykąpać. Mogliśmy naprawdę spędzić ten czas bardzo, bardzo, bardzo fantastycznie. No to co? To wszystkiego dobrego, do zobaczenia na następnym etapie. Następny etap to Toulon i francuski Toulon i regaty. Jesteśmy, myślę, dzielnie przygotowani na to, żeby walczyć z innymi żaglowcami o złote majtki kapitana. No i co? Wszystkiego dobrego, do zobaczenia, na razie.